Tak, to tajemnice, ciekawy odcinku, zagrajmy w Harry Potter i komnata tajemnic na 100%. Jej. Tak, nagrywam na zapas, ja się coś pyta i tyle. Przyjedę mi od. Gdzie teraz idziemy, Haruś Potteruś? Nic nie ma. Tam to tak jest. Aha. Przyjeżdżę do krycia. To jest taka ślepa jestem. No i dobrze, jestem ślepa. Tak, ja na wiek 30 lat, czy tam 31, to jest, nie jest tak ze mną źle, dobra? Okej, okay, dobra. 31 lat. Tak, 31-letnia kobieta. O. Facet typ kobieta. Co z tego ja wyglądam? Jeśli ktoś komuś nie podoba, to. A! To żegnamy. Już. Żegnamy, dobra. Nie ma. Co zrobić tu? Nie, tam skoczysz. Skoczysz. Dobra. Pogadamy z tą Santiara. Z Tiarą pogadamy, można grać z tą Tiarą. Czy nie, to nie, czy nie, to nie tak gra. A ta, dobra. To stara Tiara przydziału. Zastanawiałem się, gdzie ją trzymają. Jesteś ciekaw, czy umieściłam cię we właściwym domu. Tak, ciebie było wyjątkowo trudno przydzielić. Ale podtrzymuję to, co wtedy powiedziałam. Pasowałbyś do Slytherinu. O, rany! Chcesz jeszcze pogadać? Nie. Dobra, czyli Tiarą pogadaliśmy. Tak, co powiedziałaś Tiaro? Dlaczego mówisz, że my w osobie ma tej żeńskiej, nie męskiej? Dobra. Tiara jest kobietą, super. Książki, książki. Tam już tylko Feniks. Tak, dobra. Tego Feniksa też się pojawisz, nie? Panie, o! Ten ptak chyba jest chory. Super. Zapalił się. Zapalił się. Dobry wieczór, Harry. Panie profesorze, pański ptak. Nie mogłem nic zrobić, po prostu się spalił. Harry, Fawkes jest Feniksem. Feniksy spalają się, kiedy nadchodzi czas ich śmierci i odradzają się z popiołów. Feniksy to fascynujące stworzenia. Mogą unieść wielkie ciężary. Ich łzy mają uzdrawiającą moc. Poza tym są bardzo wierne. No jak pies. Panie profesorze, chciałam tylko powiedzieć, że to nie ja. Wiem o tym, ale i tak chcę z tobą porozmawiać. Harry, muszę spytać, czy chciałbyś mi coś powiedzieć? Salazar Slytherin słynął z tego, że rozmawiał z wężami. Cokolwiek? Nie, nie ma nic takiego, panie profesorze. Dobrze, skoro jesteś pewien. Dobranoc. Dobranoc, panie profesorze. Dobranoc, Harry. To jeszcze o następnym. Jesteś. Musisz iść do łazienki jęczącej Marty. Hermiona na ciebie czeka. O, nareszcie się mogę przed sobą. Ale tego nie mogę czarować. Sprytne, kurde. Proszę, co jest. To sala do lekcji obrony przed ciemnymi mocami. Alo, tam zapoczek. A tu też byłam. Ojej. Wszędzie byłam. O, lokat. Laruś. Laruś.
udaje wielkiego czarodzieja. Lockhart to jest ściema jednak. Pan wielki czarodziej. Teraz cię nie ma? Ciekawe, dlaczego drzwi są zamknięte. No cóż. Ściema jakich ma, czyli Lockhart. Dobra. Jak ktoś nie widział filmu, to sobie obejrzyjcie filmy z Harry Potter. Kolejna tajemnica. Ale wszystko wyjaśnione. A to ściema ma Lockhart. Dobra, nie przyszło. Dobra. Ściemia trzcimcia. Halo? Panie, co nabyłam? Chyba. O, 100%. O nie. Ty wypił 7. A nie, to byłam. Fasolki mi ukradli. Złodziej. Łodziej fasolków. Dobra, nie chcę. A czy nie wiem, gdzie byłam. Chyba, że coś jest. No. Złodziej fasolek. To tamten. Co tu? A tutaj wiem, coś było. Nie. Chodź za mną, Harry. No. Co? Coś ty? Gdzie ty jesteś? Tu poszłaś? Idę, jest tu cholera. A tu beta. To cała ziemka jęcząca morda. O, chyba tu jeszcze coś jest. Aha, więcej nie ma. Mało tych fasoli, bo jej. No idę. Zaraz, kuferki są już. Musiałam jakieś coś zrobić? No to nie mam za mało. Co to cholera jest? Tutaj są lekcje transmutacji. Trans czego? Translegacji? Nie wiem czego. Nie miałam te lekcje, już nie miałeś tej lekcji. Dobra. Idźmy do tego Herona, dobra. Już nie bawię tej imiona. Heron, a nie Ron. Ojej. Dobra, lecimy. Gdzie on poszedł na pewno tędy? Nie. Tu stoisz. Dobra, za. Tutaj odbywają się lekcje zaklęć z Fitwickiem. Oho. O, to fajnie. Jeszcze lepiej. Dawaj. O. Dawaj pełną kartę.